pacjentów i jeżeli będą widzieli, że komuś taka koperta się przyda, to po prostu my ją przekażą. Poinformują, tak, że tak. O tym, co należy z tą kopertą zrobić. Dokładnie. I także ta koperta życia będzie, można powiedzieć, dystrybuowana poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który także ma informacje i wiedzę na temat swoich podopiecznych i komu ta koperta rzeczywiście może realnie być potrzebna, a więc jeszcze MOPS zajmie się dystrybucją tych kopert życia. Trzeba wypełnić ankietę i następnie tą kopertę umieścić w lodówce razem z... Staraliśmy się ułożyć tak te pytania, żeby były jak najbardziej zrozumiałe dla osób starszych, ale jednak mimo wszystko może być z tym różnie, dlatego nasz apel do pracowników przychodni czy do sąsiadów, jeżeli ktoś ma dzieci, to również dzieci mogą pomóc to wypełnić i bardzo istotne jest też, żeby to aktualizować, czyli jeżeli, nie wiem, zmienią się jakieś leki, które pacjent przyjmuje na stałe, to trzeba to po prostu poprawić. W ten sposób, żeby zawsze te informacje były w miarę aktualne.